Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Mat Inspiration. Wróciłem z trasy. Dzisiaj mamy chyba dzień mamy. I trzeba coś zrobić, jakiś mały prezencik. Już sobie to przygotowałem, byłem w sklepie. Jest dzisiaj piękna pogoda, słoneczko świeci, nawet się lekko upociłem. I co? Co dzisiaj zrobimy? Już wam pokazuję. Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze. I lecimy. Znaczy, czego będziemy potrzebować i co robimy dzisiaj? Zrobię dla was muffiny ziemniaczane z parmezanem i z rozmarynem świeżym. Co będziemy potrzebować do tego wszystkiego, to już wam pokazuję. Ziemniaki, około 2 kg tutaj jest, masło, parmezan, jogurt albo śmietana 12, świeży rozmaryn. Odnośnie jajek, będziemy potrzebować tylko i wyłącznie białek. Nie żółtek, białek. Z żółtek sobie najwyżej jutro zrobię sobie jajecznicę albo coś takiego. I już jak zrobimy wszystko, to będziemy wkładać do rękawa cukierniczego. I będziemy ustawiać, i będziemy wyciskać. Bardzo was przepraszam, że się nie odzywam jakoś tam specjalnie i tak dalej, że nie nagrywam vlogów, ale ostatni okres czasu jest dla mnie tak strasznie napięty, że po prostu nie ogarniam życia. Więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to wszystko ureguluje, unormuje i będzie systematycznie to wszystko robione. Na razie musi być tak jak jest, bo naprawdę te sprawy się cały czas zmieniają. No i tego wszystkiego będziemy jeszcze potrzebować miksera, żeby białka sobie odbić z jajeczków i tyle. Pokroję sobie je na pół, żeby się szybciej ugotowały. No i jakieś tam 20-25 minut myślę, że już będą gotowe. Słuchajcie, ziemniaki się ugotują. Ja w międzyczasie przeprowadziłem swojego przyjaciela, który pomoże mi ubić białko. I tak samo z ziemniakami zrobić piękną masę, żeby była bez grudek, żeby łatwo wchodziła do rękawa cukierniczego i łatwo się później wyciskała do foremek. Ziemniaki się jeszcze gotują. Zostało im jakieś 2-3 minutki. Do tych silikonowych foremek obsmaruję je delikatnie masłem, a później je obtoczę w bułce tartej, żeby to później tak fajnie wychodziło. Ziemniaki się już ugotowały, mięciutkie. Przesypujemy. Masełko. Dobra, to już jest ogarnięte.
się elegancko zrobiło. Musi się teraz troszeczkę wystudzić. Przekładam. Zimne jajka. Białeczko. Jak się krzywo. Gdzieś wybije, to zawsze można wziąć na rękę, żółtko. I wtedy 90% sukcesu, że nie wpadnie wam to żółtko do środka. Zrobiona. To są letnie. Zimniki mam już gotowe. Elegancko. Sianka ubita. Rewelacja. Więc ja już troszeczkę zacząłem. Może wam pokazuję, o co chodzi. I wmasowujemy to białeczko w ziemniaki. Delikatne posmak masełka, rozmarynu, ogień. Zrobimy sobie drugą część. Bułka tarta. Odrobina masła. I wcieramy tak dookoła. Bułka tarta. Skręcamy ją jak marchewkę. Tak. Będzie. Zobaczcie. Piękna masa. Thank you.
wracamy na 150 na 15 minut. Słuchajcie, gotowe są? 15 minut, 150 stopni. Jeszcze dodatkowo dorzuciłem na 220 stopni, na 5 minut, żeby parmezan się delikatnie przerumienił. To wyglądają tak. Już się wieczór trochę zrobił. Możecie takie muffinki sobie po prostu zrobić, albo mogą służyć jako dodatek do różnych dań. Co jest najfajniejsze w tych muffinkach? Można je sobie ostudzić, zamrozić i przed jakąś ważną imprezą wyciągnąć, żeby odkajały, wrzucić do pieca na około 5-6 minut i będziecie mieli świeżutkie muffinki ziemniaczane. I jeżeli Wam się odcinek podobał, to zapraszam do subskrybowania, łapeczki w górę, jakiś komentarz na dole i do zobaczenia niebawem. Hej! Muffinki ziemniaczane z rozmarynem i z parmigiano, się śmieję, z parmezanem. Czego potrzeba? Ale kurwa, myśli mi napierdalają, po prostu nie potrafię się skupić. Dobra.